Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Call of Duty Modern Warfare Remastered. Nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował. Słuchajcie, zanim zaczniemy, szybkie wytłumaczenie, dlaczego coś takiego premiera sprzed lat pojawia się na kanale. Otóż, jak wiecie, jest jesień, zaczyna się przynajmniej jesień i już niedługo zaczną się gamingowe premiery tej jesieni. Plague Tale, Gotham Knights, GoW Ragnarok, kolejna część Dark Pictures, co tam jeszcze wychodzi? Call of Duty, kolejny Modern Warfare 2, ale do tego, do tej pierwszej premiery Plague Tale'a 18 października zostało trochę czasu, więc musiałem znaleźć coś, w co chciałbym zagrać na kanale, wypuszczać wam odcinki, co by może chociaż trochę pasowało. Call of Duty zremasterowane, pierwszy Modern Warfare, to jest naprawdę legendarna gra. To jest pierwsza gra, która mnie wciągnęła w gaming. Gdyby nie to Call of Duty, nie wiem gdzie bym był teraz w życiu. Spędziłem setki godzin na multiplayerze i nigdy nie grałem w tę kampanię na kanale, ponieważ no wystarczająco stara była ta gra, bo wyszła chyba w 2006 roku, może 2008, nie jestem pewien, dawno temu. No i co? I akurat będzie Modern Warfare 2 zrebootowana, wychodziła jesienią tego roku, 21 października, Early Access. Tak więc stwierdziłem, kurde, obiecałem lata temu, że kiedyś być może przejdę tego MW zremasterowanego w ramach zapełnienia czasu, jako seria ze starej gierki, oraz jakby może nada nam troszeczkę takiego vibe'u przed premierą zrebootowanej dwójki, więc oto jesteśmy. Całkiem też hucznie odpowiedzieliście w ankiecie społeczności, że chcielibyście to zobaczyć, dlatego będziemy grali. Gra nie jest długa, trwa za 4 godziny, to będzie 8, max 10 odcinków, zobaczymy jak mi będzie szło. Tak więc zagramy sobie, odpalamy kampanię, nową gierkę, jest tu wznawianie, ponieważ sobie coś sprawdzałem. No i co? Zostawcie lajka, jeżeli jaracie się na serię, to będzie krótka, ale intensywna i pełna akcji, zabawa. Tak więc zobaczmy, co to będzie. Ja już praktycznie nie pamiętam tej fabuły, ale zobaczymy z powrotem dobrze nam znane postaci. No ja kurde, takie trochę nostalgiczne podróże w przeszłość przeżyję. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultranationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now, word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Okej, czyli podsumowując, jest absolutnie chujowo wszędzie. No, nie różni się to zbytnio od tego, co teraz się dzieje na świecie. Proszę, proszę, mamy trening, moi drodzy. Ja muszę sobie chyba troszeczkę zjechać czułością myszy, ale zobaczę jeszcze jaka będzie tutaj konieczność. Ale już w tej chwili chyba to zrobię. Sterowanie, rozglądanie się. Czułość myszy niska? Nie, ja poproszę jeszcze niższą. O, i teraz można grać. Jedynkę przechodziłem oryginalnie na PC-cie, potem stałem się konsolowcem i nigdy nie rozumiem, jak można na padzie grać w tak ogromnej czułości. No ale najwięksi prosi tak chyba robią. G36C. Dobra, my jesteśmy Soapem McTavishem w takim razie. O nie, celowanie na kliknięcie, nie. Celowanie, to ja poproszę na przytrzymanie. Kucnij przytrzymanie, padnij akcję. Automatyczna zmiana broni, celowanie, przytrzymanie, cyk, prawy przycisk myszy. Tak się gra w gierki, a nie naciskanie, żeby przycelować. Boże, kto tak robi? Tutaj się ładujemy, tu strzelamy. Mniej skuteczne, no panie, oczywiście, że mniej skuteczne. Kurwa, widać ten brak celności. To może ja sobie przeładuję, co? Przytrzymaj prawy przycisk myszy. Kurwa, mać, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać waszych wszystkich. Okej. Nie jestem pewien, czy ma to być dla mnie trening na kampanię, czy może już na multiplayer. O, cholera jasna. Wiem, że tutaj niedługo będziemy mieli jakiś trening bojowy, który będzie polegał na przebiegnięciu trasy. Ludzie tam kręcą absolutne wyniki, rekordy świata. Ja nie spodziewajcie się, że będę miał wynik jakkolwiek zbliżony nawet do chujowego. Jeżeli trafię w średni poziom trudności, to będzie okej. O, arbuza, nie mogę zniszczyć, arbuzie ty mój. Coś mogę robić pod kciukiem? Nie. Słuchajcie, ja jestem takim casualowym, amatorskim fanem wszystkiego co FPS-owe. Nie spodziewajcie się ogromnej celności, zawsze w te kody, tak samo jak w ścigałki. Gram dla czystej rozgrywki i fabuły. Będę kompletnie szczery, nie jestem absolutnym amatorem, jeżeli chodzi o FPS-y, ale wiecie co, daleko mi do profesjonalistów.
knife the watermelon. Naciśnij V w pobliżu arbuza. V! No chyba was pojebało, że mam V używać. Captain Price wants to see you. Dobra, gaz, byku. Ja potrzebuję na razie sobie jeszcze przestawić moje sterowanie, akcję. A tak wręcz V, nie. Poproszę czwarty przycisk myszy. Oj, teraz się możemy bawić. Cyk, będę kosił wszystko, kurwa. Iść! Oś! Boś! Proszę bardzo, w to mogę strzelić. Nie mogę sprintować, przeładowywać. Ważna rzecz do zapamiętania. Mogę temu gościowi podjebać tarczę? Nie jestem pewien, czy mi pozwoli. Ha, ha, ha. Co tam, kurwa, przyszedłeś potrenować? Nie, przyszedł Tivur rozjebać ci cały trening. Z pistoletu. Dobra, może nie będę mu przeszkadzał dalej. Trenujcie, kamracie szeregowy, trenujcie. Wyjdźmy w takim razie na obszar poligonu, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Wojskowy żargon jest u mnie zawsze zmyślony. Każda rzecz, jaką mówię, jest zmyślona tak naprawdę. Dobra, panie, kapitan Price, to jest w ogóle postać, która się przewija od pierwszego Call of Duty. Mam wrażenie, że jest taką stałą, która jest zawsze obecna. No i nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj mamy wejść. Siema. Gdy żółty ogron znajdzie się po środku, będzie to znaczy, że jesteś zwrócony w stronę celu. Witam pana Price'a. PN. Co oznacza PN? Pierdolony nowicjusz? How a muppet like you pass selection. Soap, it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Nie sądzę, żeby pobicie rekordu miało wchodzić w grę, szczerze mówiąc. Szczególnie, że żeby pobić rekord, to trzeba absolutnie bardzo dobrze znać całą tę mapę. Nawet nie będę próbował. Spójrz w stronę grabina, kurwa, ta grabina, bo się grabuje. Każdy chwyt to grab. No to co, zaczynamy? Uuu, MP5, kurwa, tyle ja mojego życia przeżyłem, kiedy używałem MP5. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Nie mam zielonego pojęcia, jakie będą te jego wyznaczniki, instrukcje i co mam robić po kolei. No ale trudno. Sprawdzę sobie tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o sterowanie. Akcje. Jest tutaj rzut granatem taktycznym. Czy to będzie E na przykład? Wyposażenie 6? Nie, tu nie będzie to. Załadowanie, rzuć granat odłamkowy. Rzuć czwórką? Kurwa, czwórka? No dobra, może nie będzie aż tak źle z rzutem czwórką. Dobra, zjeżdżamy go, po linii, lecimy przed siebie. Jesus fucking Christ. Dobra, okej. Okay. O, jeden cel, drugi cel! Dobra, jestem kurwa beznadziejny, jeżeli chodzi o strzelanie do tych celów, które mam strzelać, ale... Oj. Dobra, soap się tam na mnie drze. Po chuj ja tak często przyładowuję? Dobra, flashbang through the door. Kurwa, gdybym wiedział, że ja mam to robić, to może by mi się to szybciej udało. Dobra, pozycja piątka. Jeden kurwa cel, drugi cel. 6, naprzód. Kurwa, chłopie, takie rzeczy się kurwa normalnie nie dzieją na misjach, okej? Okay? Ja tutaj, krzyczysz na mnie kurwa, w co mam strzelać? Kluczowe jest dla mnie to, że ja mam sobie sam wybierać cele, w które mogę napierdalać, a w które nie. Sprint to finish, a okej, okay. Zalecany poziom trudności normalny. Dobra, widzicie? Ja jestem taki normal kind of guy. Jasne, mógłbym spróbować przejść tę mapę jeszcze raz. 37 sekund to nie był zbyt dobry czas, szczerze mówiąc. Mogę spróbować jeszcze raz, tym razem może bez przeładowywania. To by mi o wiele przyspieszyło cały mój przebieg. Dobra, spróbujemy. Nie jestem pewien, jak bardzo mi się to teraz uda zrobić, ale... Sprintowanie, myślę, będzie tutaj lepszym pomysłem. Tutaj na pewno mamy jednego do zdjęcia. Tutaj mamy, kurwa, flashbang rzucany czwórką. Kto to, kurwa, wymyślił? Jeden, dwa. Okej, okay, biegniemy dalej. Nie, to zdecydowanie nie o to chodziło. Tutaj mam użyć, kurwa, flashbanga, tylko żeby mnie ten flashbang nie porobił. Dobra, cyk, teraz sprintujemy do fulla. Czy da mi... doświadczony. Kurwa, tylko w sumie tak naprawdę 4 sekundy od rekordu? A widzicie, nie interesuje mnie doświadczony poziom trudności. Lifik w tej chwili przechodzi wszystkie Call of Duty, jakie wyszły w historii na weteranie. Wy też powiecie, o Tivur, jak robisz teraz serię, to może weteran. Wiecie, czym byłby weteran? Cierpieniem. Dla mnie, a jeszcze większym dla was, oglądając jak chwila za chwilą failuje i coraz bardziej się frustruje. Nie, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourself sorted out. Wheels up at 0200. Czy to była makieta statku, na który faktycznie będziemy się wpierdalać? Czy ja powinienem był sobie zapamiętać ten układ i przeciwników? Nie, ja sobie wezmę normalny poziom trudności, poproszę. Wydaje mi się, że mogę to później zmienić w opcjach? Chyba? Co najwyżej sobie przełączymy się na doświadczonego, jeżeli naprawdę nie będę czuł żadnego wyzwania. Ale mam nadzieję, że będę.
Ostrzegam też, w każdym Call of Duty cały mój komentarz jest mega chaotyczny, tak samo jak to, co się dzieje na ekranie. Strzelanie, bieganie, unikanie, padanie, kucanie. The package is aboard a medium freighter, Estonian registration number 52775. There is a small crew and a security detail on board. Rules of engagement, sir. Crew expendable. Swoją drogą, chłop się ze mnie śmieje, że ja mam na imię Mydło, a on jest kapitanem Cena. Naprawdę, jesteśmy zbieraniną śmiesznie nazwanych, kochanych przez swoich rodziców żołnierzy. Cóż, zdaliśmy egzamin, jest w miarę okej. Captain Price. Raczej na weterana bym jakby nie zasłużył w tym teście, chociaż może gdybym jeszcze bardziej dopracował miejsca, w które strzelam, jakoś by to wyszło. O, cygaro do oceanu i lecimy w takim razie. Noktowizor, nie noktowizor, wyciszona MP5, same zajebiste rzeczy się tutaj dzieją. Zabezpiecz przesyłkę, mordując przy tym Estończyków. Znaczy, statek jest estoński, niekoniecznie. Wuhu, dobra chłopaki, tego żeście się kurwa nie spodziewali. Dobra chłopaki, wbijamy się do środka w takim razie. Nie wiem, kto jeszcze potrzebuje usłyszeć o naszej obecności tutaj. Ty, to jest to przejście. Okej, czyli tutaj będą kolejni, ale chłopaki nie dają mi tutaj przejść normalnie. Siema, byku. Odyś! Kurwa. Jak ja uwielbiam to, że w starych Call of Duty naprawdę nóż wystarczyło użyć raz na przeciwniku i umierał. Każdy potrafił tak potężnym nożem wysunąć, że w multiplayerze to była moja naprawdę ulubiona broń. Chociaż nigdy się nie zeszmaciłem tak bardzo, żeby używać broni pokroju shotgunów w wersji Akimbo, napierdalając nimi za pomocą dwóch rąk, bo to był absolutnie najbardziej rakowy build, jaki można było sobie wyobrazić. Dobra, kłóca się, nie, tym się kładzie, C się kłóca. Dobra, zapamiętałem. Będzie pewnie przydatne do chowania się. A, generalnie w każdy Call of Duty gram tak, że dostaję duży wpierdol, ale też staram się dużo obrażeń zadawać. Dwóch na platformie, to co, ściągamy ich jednocześnie, czy jak to planujemy? Strzelać bez rozkazu? Kurwa, no to jedziemy. Ha, zdjęty. Oczywiście, jak pewnie dobrze słyszeliście, to jak gry przedstawiają tłumiki do broni jest absolutnie totalnie zakrzywioną wersją rzeczywistości i tego, jak naprawdę brzmią te bronie. Ale kurwa, gdyby ludzie się przejmowali takimi rzeczami projektując gry, to nikt nigdy by się dobrze nie bawił. Ja chcę móc zabić człowieka metr ode mnie, kiedy mam tłumik założony, okej? Okay? Taki jest kurwa mój normalnie mokry sen grania w strzelanki. O, dobra, nie mam co do nich strzelać. Limit paliwa? Chłopaki, to ile wy paliwa wzięliście na tę misję? Chyba wiedzieliście dokładnie, co będziemy tutaj robili, ile zajmie ta misja i jak daleko trzeba lecieć. Wbijam do środka. Go, 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 otwieraj. Fabuła Modern Warfare swoją drogą też jest całkiem interesująca. Tak więc nie dajcie się tutaj zwieść, to nie jest tylko głupia strzelanka. Z tego co pamiętam, to misje, które są tutaj obecne, są całkiem niesamowite. Szczególnie jak dojdziemy do Czarnobyla, bo oczywiście dojdziemy. Mamy tutaj kogoś? Nikogo nie widzę. Ja nie używam taktycznej komunikacji, chłopaki ciągle tutaj. O, korytarz czysty, za rogiem, nikogo nie ma, schody czyste. Kurwa, jedyne co ja mam czyste to ewentualnie plastik na moich okularach, czy tam szkło, które widzę. Ło, albo lufę mojego karabinu, haha. Splamione są tylko pociski. Dobra, chłopaki, a wy się tam skupiliście na strzelaniu. Ja zdjąłem trzech, a wy tutaj tylko ciućkaliście bez żadnego powodu. Check those corners? Byku. Wszystkie brzegi będę sprawdzał. O kurwa, ty, kto do mnie szczyliwuje? Z dołu? Hello, hello, friendo. Kurwa, no, friendo, friendo jest do odstrzelenia. Headshot, nie headshot, jest git. Jebańcy mnie tak kurwa przesuwają. Może byście zwrócili na mnie uwagę czasem, okej? Tempo jakieś trzymajcie sensowne. Jestem przepychany przez moich własnych teammateów. Dobra, idziemy dalej. Może ja ich puszczę przodem, albo Price'a chociaż puszczę przodem, nie wiem. Mega mocno mi przeszkadzają w całej tej akcji, dlatego wolałbym... O, o, ja pierdolę, jak się przestraszyłem, chłopaku! Swoją drogą, widzicie tutaj mój absolutnie toksyczny odruch przeładowywania, jak tylko wystrzelę 4 pociski max. O, akurat trudno mi od tego przyzwyczajenia odejść. Dobra, Price, wybomb te drzwi! A może zrobimy taktyczne wejście? Też cudowny element Modern Warfare. Nie, nie ma taktycznego wejścia. Dobra, z lewej czysto, to idę na prawo w takim razie. Idziemy tam, gdzie brudno, bo brudną robotę odwalamy. Wiecie, może od tego się ta nazwa wzięła. Ja nawet się ruszać nie muszę. Nie dotykam myszki, nie dotykam klawiatury.
Dobra, chłopaki, macie wszyscy w pierdol. I wy tacy jesteście jurni do strzelania, a totalnie wam to strzelanie nie idzie. Kurwa, kto mnie pcha? A, przepraszam, pan kapitan? To pan kapitan ma zezwolenie na pchanie w każdym kierunku. Woohoo! To są nasi, tak? To są nasi. Lepiej nie strzelać. Lepiej nie strzelać. W ogóle nie powinienem strzelać. Dobra, schody w dół. Bardziej mnie rozwala tutaj, to znaczy rozwala. Niepocieszające dla mnie jest to, że mamy tutaj całą tonę... O kurwa, chłopaki! Bomboklat! O kurwa, zajebisty bomboklat. To mi dopiero dobrze wyszło. Dobra, panowie, flashbang do przodu i możemy ich rozpierdalać. Dobra, wiecie co? Wejdźcie se pierwsi. Jak tacy jesteście już tutaj narwani, żeby zabijać tych wszystkich ludzi, to wiecie co? Ja wam oddaję tę możliwość. Proszę bardzo. Kurwa, ile was tam jest? Tam jeden się czai na długiej. Jego trzeba się pozbyć. Ała! Granat? Bardzo chętnie. Bąk jeden, bąk dwa. No i teraz czekamy na efekty. Była druga eksplozja. Możemy kontynuować. Tamten żyje, nie żyje. Wiecie co? Miałem mówić, że wkurwiający są ci przeciwnicy, bo są ubrani na czarno, przez co ja ich nie widzę. Ale ja jestem chyba jeszcze bardziej na czarno ubrany, żeby jeszcze bardziej nie było mnie widać. W końcu jestem na tajnej misji, infiltrując statek. O nie, PVT Lewis, przepraszam. Private, czyli tam szeregowy, nie wiem. Prawdopodobnie niż rangą ode mnie, a tutaj muszę być chyba, nie wiem, generałem jakimś co najmniej. Dobra, Soap, gdzie jesteś? Dobra, mamy mapkę. Zabezpiecz przesyłkę. Czemu czuję, że przesyłką okaże się, nie wiem, banda jakichś ukraińskich uchodźców albo... No, ukraińscy, przepraszam. Nazwa przyszła mi pierwsza do głowy. Niech będą w sumie. Ukraina ma teraz dużo uchodźców. Ratujemy ich w końcu. Co to jest za logotyp? Jakiś krajów wschodnich? Dwaj przeciwnicy? O. Manifest z kontenera. Dobra, bardzo chętnie. Podnieśmy manifest i co, i wydupcamy? A przepraszam, manifest to rozumiem jest spis rzeczy, które się znajdują w tej paczce. Czy nie miałem zabezpieczyć paczki, czy może tylko o manifest chodziło? O! Dobra, wiecie co, chłopaki? Wkurwiacie mnie straszliwie. O, ja pierdolę! Dobra. Te, kapitanie Cena, wydupcamy stąd. Akcja wydup Cena. Spacja, spacja! Spacja w prawdziwym życiu, spierdalamy! Nakładki, na kluski zrozumiałem, nie! Mogłeś mnie lepiej zmotywować, jakbyś powiedział, że na kluski, to pewnie chętniej bym biegł. Urgh! Dobra, pięknie to wygląda. Cieszę się, że zremasterowali ten tytuł. Woda mnie zalewa! Czy te jebańce, ci estońscy terroryści, czy kim oni tam są gotowi zatopić ten statek, byle po prostu się nas pozbyć? Na to by wychodziło chyba, nie? Moja głowa dostaje pierdolca, jak ją wykrzywiam, jest jeszcze gorzej. Pół statku już jest chyba pod wodą. Mam nadzieję, że się zmieszczę na desce, jak to pęknie w pół i się zatopi. Jo! Oni coś tam mówili z tym helikopterem, że niby paliwo się kończy, ale chyba jeszcze po nas wrócą, jakoś nas stąd wydostaną. Mam jebaną nadzieję. Urgh. Dobra, biegnę za Price'em. To powinno mnie generalnie w życiu ustawić, jeżeli będę się tej zasady trzymał. Chłopaki, nie! Cena, wciągnij mnie! Wysoka cena za tę misję mogłaby się tutaj okazać, ale nie, jest git. Z jednej strony mamy manifest, nawet jeżeli mieliśmy zdobyć paczkę. Paczka jest teraz na dnie oceanu, razem z całą resztą załogi tego statku prawdopodobnie. Intensywnie. Aczkolwiek nie jest to moja ulubiona misja. Nie chcę tutaj być takim oczywiście normikiem, powiedzieć, o kurwa, Czarnobyl, ale misja w Czarnobylu jest tak dobra, Jezus Maria. Nie mogę się jej wręcz doczekać. Cała ta gra jest świetna. Zresztą tak samo jak i dwójka. Trójki nie wiem jak wspominam, czy nie wiem czy wspominam tak dobrze. Czas na pustynię. Gorące kraje zamiast zimne morze. Muszę się mocno skupić na czytaniu napisów albo słuchaniu tego, co oni mówią w tle, bo inaczej totalnie będę tej fabuły ogarniał. Prezydent Al-Fuala Khali.
Wchodzimy w jego postać w tej chwili. Naprawdę nie pamiętam tej fabuły. Nie udaję zdziwienia ani zszokowania. Nie wiem, co tu się dzieje. Języki wschodnie są tak ostre. Alubala! Halalabala! Naprawdę, brzmią trochę jakby taki dziki pies chciał was zjeść. Szczególnie jak wykrzykują takie niesamowicie brutalne rzeczy. Ała. Ja, to chyba jest sytuacja, w której ma miejsce bunt i ktoś przejmuje władzę. Co za gang jakiś tych dresiarzy a la Adidas. Dobrze, że mamy idealnie na tyle miejsca, żeby przejechać samochodem. Czołgi też się mieszczą. Plus jeden. Kurczaki zamknięte w klatkach. No skądś trzeba jedzenie brać. Wyciskają pewnie te jaja jak z pluszowych maskotek. Też czuję, że nie skończę dobrze. Pan prezydent musi chyba odejść. A, no tak. Układanie się z Zachodem. Największy grzech. Zapierdalamy jak dzicy. Rozumiem, że śmierć tego prezydenta, którym właśnie w tej chwili jesteśmy, nieuchronna śmierć, no bo jakby co? Nagle zrobimy jakąś ninja akcję, wbijemy komuś kurwa shurikena w gardło i uciekniemy? Nie, ludzi tutaj mordują na ulicach. Raczej ją zginie i wtedy dopiero to będzie jedna duża prowokacja, żeby się zająć naszym tutaj szefem rebeliantów, czy jak tam by ich nie nazwać. Zresztą, cały ten Modern Warfare się kręci wokół rebelii i przejmowania władzy. Czy ostatecznie do tego się nie sprowadza każda wojna przejęcia władzy, bo władza jest taka zajebista, jak narkotyk? No raczej tak. Tylko, że w nowoczesnej wojnie w grę wchodzą jeszcze oczywiście bronie nuklearne. To dopiero cudowny element tego wszystkiego. W Rosji tam coś było. Powiedziałem na początku, że walczą chyba 15 jakichś mini głowic. Jezus Maria, przecież ten pies na lajcie by przeskoczył tę siatkę. Tamten ziomek żyje, dlatego że pies dał mu żyć. Odrzutowce, ja swoją drogą związany, zakrwawiony, poobdzierany, tutaj jakaś Al-Malahejla gazetka, zajebana popielniczka petami. Wjeżdżamy do coraz bardziej zmilitaryzowanego obszaru. Ewidentnie wyciągnęli nas z jakichś, nie wiem, ukrycia wewnątrz jakichś bloków mieszkalnych, a teraz wjeżdżamy na główny plac. O chuj. Te owczarki, ja pierdolę! Jak normalnie wykute w piekle. Spłodzone normalnie przed bramami czwartego krągu piekła. Zajadłość widać w ich oczach, ale głównie w zębach. Po tej ścieżce krwi i krwi na tym palu spekuluję raczej, że skończymy tak, jak to początkowo przewidziałem. Ja pierdolę, to jest fajny sposób na przekazanie komuś broni. Chwila niepewności, czy cię nie odjebie? A nie, sorry, masz tu broń. A, to jest tamten łysy jebaniec z brodą, nie ma ręki. No nie czaruj mi się, mówił, że to zrobi. Więc przynajmniej słowny z niego gość. Kurwa, czy to w tej części jest No Russian? Al-Assad just executed prisoner Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad,
and it's too late to do anything for all Fulani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. Mamy w takim razie dwa fronty. Z jednej strony mamy ten Półwysep Arabski i tam przejęcie władzy w krajach wschodnich, a z drugiej strony mamy Rosję, naszego Nikolaja, który był naszym informatorem, musimy go wyciągnąć, no i też przejęcie władzy w Rosji, tak więc będziemy musieli się tymi dwoma problemami prawdopodobnie zająć. Czy są ze sobą powiązane? Prawie na pewno tak. Dobra, panie kapitanie Price'ie, ja rozumiem, nadal gram soapem. Nie, tutaj już mamy przeciwników. Czy ja nie powinienem kucnąć może jakoś? Nie wiem, krzyczajcie. O, dobra, idziemy do wody w takim razie. Czy ja mam tłumik? Mam tłumik. No to trzeba ich chyba dziabnąć, nie? Nie widzę innej opcji, ale dobra, Price pokazuje, że mamy się zatrzymać. Dobra, strzelać bez rozkazu. Trochę za późno mi to powiedziałeś, ponieważ dowiedziałem się, że mam strzelać bez rozkazu w momencie, kiedy kurwa już ktoś zginął, ale okej. Co tam, chłopaki? Nie spodziewaliście się, że ktoś was tu dzisiaj wyjebie? O, jaki on smutny, takie... Kurwa, żona mi mówiła, że tak się to skończy. Mogłem nie iść. Był kolejny odcinek mody na sukces. Ci sobie tutaj newsy oglądają, co tam? No jest o tym jebańcu z tych... z Półwyspu Arabskiego. Nie jestem pewien, czy tamten kraj jakoś został konkretnie nazwany. Idziemy do przodu. Gdzie moja ekipa? Dobra, oni się już ruszyli do przodu, nieważne. To ja zostaję z tyłu. Cię zbadaj, co tam się dzieje w środku, okej? Okay? Nie mam tutaj żadnych danych do zbierania ani nic, więc nie będę jakoś za specjalnie badał tej okolicy. Mapy są ostatecznie tak naprawdę bardzo korytarzowe. Tu nie ma półotwartych etapów, gdzie musimy badać, chodzić. O, w tych nowszych Call of Duty takie fanabery wymyślają. O, przeinfiltruj jakiś tam budynek ministerstwa. Tu zdobędziesz kartę, tam zdobędziesz kod, dziaba dziaba. Uuu, Claymory? Pod szóstką mam Claymory? Dobra, no bardzo chętnie. Claymory to jest kurwa niesamowita broń. Pamiętam, jak używałem ich który to był? World at War? Tam było dużo Claymorów. No dobra, jak mam w takim razie ich uwagę przyciągnąć? Bo ja to tak naprawdę chciałbym na przykład wziąć tego, bąknąć prosto w głowę. Ktoś się zorientował? Tutaj w ogóle ktoś jest w środku? Mam przyciągnąć ich uwagę, a nie mogę ich po prostu kurwa... O! O! Byku, ktoś jest za drzwiami? Sprawdźmy to. A te dwa lasery tak podejrzanie wyglądają tutaj? Nie, tam. Ha, 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 kurwa. Jebać wasze lasery. Chłopaki, nie ma tego drugiego. Jest, oczywiście, czai się z tyłu. Tam jeszcze ktoś jest. Widzę, że Price to tak lubi pomęczyć się i poznęcać nad przeciwnikami. Możesz ich wyjebać szybko, strzał w głowę, nie będą cierpieli. Nie, nie. Przyciągnij ich uwagę, a potem rozpierdol ich miną. A armia Stanów Zjednoczonych płaci nam duże pieniądze i dostarcza cały ten sprzęt. Nie musimy oszczędzać. Wiesz co, kolejnego wypatrosz nożem. O, a jeszcze jednego? Masz taką specjalną podgrzewaną garotę. Działa jak nóż rozgrzany do 1000 stopni. Nie tylko go udusisz, odetniesz mu od razu głowę. Przepraszam, czy gaz potrafi wyczuć Kamarow? A, okej, okay, dobra. Siema. Welcome to the new Russia, Captain Price. Witam pana Kamarowa. Zdradzi nas pan czy nie? The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? You're with us. I guess I owe you one. Bloody right you do. Cholera jasna, mam snajperkę, moi drodzy! Dobra. Muszę ją wykorzystać, nie ma opcji. To jest rozgrzewka przed Czarnobylem. Gdzie się podziały te czasy, kiedy te gierki miały fajny, prosty multiplayer, bez season passów, bez jakichś kurwa pojebanych, nie wiem, śladów, pocisków futurystycznych, wzorów broni, strzelania laserami, dodatkowych maskowań, perków odblokowujących się w trakcie meczu. Były snajperki, karabiny, pistolety maszynowe. Gaz, lewa flanka? Ja rozumiem, stąd mam napierdalać. Price, powiedz mi, że tak. Rozpocząć atak, gra zapisana. Kogo mogę zdjąć w pierwszej kolejności? Tu widzę jakiegoś delikwenta.
Woohoo! Jezus Maria, ale że rozpierdol. 1, 2, ha ha ha! 2, 2, 2, ha ha ha, nic nie widzę, nie wiem gdzie oni są. Tutaj strzela jeden jebaniec. Dobra, panie kolego. 2 pociski aż musiałem w ciebie wpakować. Czuj się zaszczycony. Załatw tego drugiego przez ścianę, chętnie. Bąk. I. Może nawet w głowę go dupłem, nie jestem pewien. Dobra, dzięki Price. Dzięki twoim tutaj wyznacznikom będę fantastycznym żołnierzem. Kurwa, helikoptery jeszcze. Ile żołnierzy zrzucą? To są moi ludzie, do nich może nie będę strzelał. Dobra. Kamerow chce dostać tego informatora. Ej, nie strzelać do nas, chłopaki, to... Zajmijcie się tam waszymi walkami, my się zajmijmy naszymi. Nie mam napisów do tego jego ruskiego gadania. Po polsku poproszę, po polsku. Wow. Ha, o kurwa, no. Nie umiem, po prostu nie mogę się dopasować do ich tempa. Chłopaki naprawdę nie potrafią chodzić gęsiego. Uuu, 5 granatnik. No dobra, chłopaki. Bąk! Woohoo! Granatnik, let's go! Aczkolwiek nie umiem nim celować. A może jednak umiem? Dobra, ruskie jebańce, wszyscy poumieracie zaraz. W sumie, co mi szkodzi? Ała! Wydupcę wszystko z tego magazynka. Albo wiecie co? Chuj! Użyję snajperki. Ej, czubeczek głowy. Kurwa, gaz! Kurwiasz mnie równie mocno, co ceny gazu w Polsce, wiesz? Twoje imię naprawdę jest perfekcyjnie dopasowane. Ktoś jeszcze tutaj został? Biegnę z karabinem. Uuu, granat? Ambitnie. Tam jeszcze ktoś u góry siedzi, ewidentnie. O kurwa, i to nie mało ich siedzi. Granada! Flashbanga! Kurwa, fajnie ten flashbang eksplodował. Tak se w środku. Ja pierdolę, ale mord masowy. Karabinowy, automatyczny wręcz. Strzeliłem się tak ze 4 razy i oni nagle poumierali, szefie. Ja nie wiem, jak do tego doszło. Potężna ta snajperka. A widzicie, dlatego lubię kampanię Call of Duty. Bronie są tak potężne, jak nigdzie indziej w tych grach. Ten se super kryjówkę znalazł. Zajebisty kamień wybrałeś, mordo, naprawdę. Lecimy do przodu. Jeżeli wiem, ała, jedną rzecz o Call of Duty, to że trzeba iść do przodu, żeby jakikolwiek progres miał miejsce. Uuu, support z klifu? Bardzo chętnie. Dobrze, że mam cholernie dużo pocisków do tej snajperki. Raz, dwa, trzy. Jeden pocisk i jeden frag. Bąk. Oj, chłopaki, nie byliście chyba gotowi, że takie wsparcie będzie z klifu, co? To cholerne wsparcie klifu! Gdyby nie te cholerne... Nie, gdyby nie te dzieciaki i cholerne wsparcie z klifu, to by mi się od razu udało. Gdzie wy tam chowacie? Gdzie wy tam biegacie? Bąk. Wyrzutnią rakiet będziesz do moich ludzi łoił, co? To jest walka na karabiny, typie, a nie na wyrzutnie rakiet. Jeszcze biegniecie. Bąk. Bąk. Ho, ho! Cyk, pyk. Czuję się, szczerze mówiąc, jakbym, nie wiem, pracował na wyciągu i dziurkował bilet, a nie mordował ludzi na wojnie. Ale hej, no może skuteczne uzbrojenie właśnie takie daje poczucie. Ajajaj. Ten prawie zdążył wystrzelić. Ja pierdolę. Autentycznie. Odgłosy, jakbym sobie w ASG napierdalał, a tam ludzie giną. Ten tłumik to mi już nie jest potrzebny. Nawet szczerze mówiąc, chciałbym móc go zdjąć, żeby po prostu oni wiedzieli, jakie zagrożenie się tutaj na nich czai. Ciach, ciach. Boże, ile wy macie ludzi w tej bazie, naprawdę? Jakim cudem wy się jeszcze trzymacie? Ja skasowałem już chyba osobiście z 30, jak nie 50 ludzi. Dobra, idziemy do Power Station. Let's go. Nie ogramy sobie raczej całej misji w tym pierwszym odcinku, bo są tak podzielone specyficznie. Ale jeszcze jakiś progres poczynimy. Jak na razie bawię się fantastycznie. Gdzie jest Nikolaj? Gdzie są pozostali ludzie? Zjeżdżamy na linę? Final assault has already begun. With a little bit more of your sniper support, we are sure to be victorious. Enough sniping. Where is the informant? Co ty działasz? Co suma za shell? Where is he? Gaz się wkurwił. The house up the northeast end of the village. Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go. Zapierdalamy, zjeżdżamy liną. Tak jest, dobrze. Moja ulubiona lina. Zjazdowa. O wiele łatwiej się zjeżdża na pewno niż wjeżdża. Nie, my tylko schodzimy na dół. Myślałem, że się wpierdolimy nogami do przodu, prosto do pomieszczenia. To jest nasz? Tak, to jest nasz.
aż przepraszam. Nie chciałem. Dobra, gdzie są tutaj chłopaki z baraku? A wszystkie chłopaki z baraków muszą umrzeć. Dobra, ci dwaj chyba do zabicia. Mój niezwykle zaawansowany wojskowy HUD nie pokazuje mi ich nazwisk, kiedy w nich celuję, więc domyślam się, że są do odstrzału. Raz, dwa, ła! No cóż, nie, dlaczego tak się dziwię, że postrzał z karabinu mnie tak boli? To w końcu postrzał z karabinu. Dobra, przeładujmy, zorientujmy się. Tutaj Price oczywiście szarżuje razem z nami, tak, tak musi być. Jeżeli ktoś ma szarżować, to będzie to Price. Let's go, zajdę ich od tyłu. Kurwa, to dopiero... A nie, to jest znowu nasz, ten jest nie nasz. Powiem wam tak, ja może nawet jestem zbyt odważny. W sensie podejmuję decyzje, jakich nikt się nie spodziewa. Przez co potem strzelam w moich, bo oni się ustawiają w taki sposób, że mylę ich z przeciwnikami. Wbita do domu, co my tutaj mamy? Kurwa, bier te kombinerki, jakie wielkie! Dobra, gaz, zrób to. Co robi gaz dokładnie? Wdupca się od tyłu, otwiera drzwi od środka? O! Wyłączył prąd, to mi się podoba. Jak się włącza noktowizję? Miałem chyba jakąś noktowizję tutaj, nie? O, proszę, N. Nie umiem klikać przycisków, kiedy nie widzę. Victor! Elektryczeństwo pogasło! Siema! Uś! Ha, 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 ha. O, kocham to usiowanie. Nożowanie, usiowanie. Ej, chłopaki, gdzie jesteście? Uś! Jeszcze taki sus do przodu robimy. Po prostu przepełnia nas chęć mordu i pcha nas do przodu. Cześć! O! Widzicie, ani jednego strzału nawet oddać nie muszę. No dobra, może muszę. Chłopaki tutaj zaczęli napierdalać na oślep, byle po prostu zabić. Osiema. Ty, zastrzeliłem go przez drzwi. Ale granat i tak odrzuciłem, tak więc plus jeden dla mnie. Na szczęście tutaj robi się to po prostu prawym, znaczy kółkiem myszy. To jest bardzo przemyślany bindzik. Te, byku! Co to kurwa miało być? Prawie śmiertelny cios mi zadał. I tutaj już się nie wytłumaczycie w tym Modern Warfare, że mi się kończy szczęście. Nikolaj, byku! To my, twoi sojusznicy. Kurwa, znowu mnie Soap pcha. Nie, to Price, ja jestem Soap. It's him. Nikolaj, are you alright? Can you walk? Nic nie widać. Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. Big Bird, this is Bravo 6. We have the package. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6, this is Big Bird. We're on our way. Out. Let's go. Dobra, moi drodzy, odzyskaliśmy Nikolaja, jesteśmy na dobrej drodze, żeby go stąd wydostać. Nie mam pojęcia, ile tutaj jeszcze mi zostało tej rozgrywki, ale chcę odcinek zakończyć. Gra nie jest długa, a chciałem parę odcinków z tego zrobić. Dajcie znać, jak wam się podoba. Gierka wygląda fajnie, wygląda nowocześnie. Nie wiem, czy ten remaster dużo zmienił, ale ogląda się to, mam nadzieję, przyjemnie. Gra się przyjemnie, jest płynniutko, fajniutko, a ja się zaczynam wkręcać w fabułę, jak to mydło i cena uratują razem świat. Jak już mówiłem, komentarz do Call of Duty jest zawsze chaotyczny, bo dużo chaotycznych rzeczy się teraz dzieje, ale w końcu dotarliśmy do takich spokojniejszych, powiedziałbym, momentów tych misji, a przynajmniej nie ma tego tutoriala super mega szybkiej misji na początek gry, żeby każdego po prostu złapać hakiem zainteresowania, tak więc możemy teraz progresować. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam.